oświecona. Co roku szukamy ładnej choinki. Zawsze, od kilku lat już teraz mamy taką naprawdę łatwość w tym, ponieważ wiele osób chciałoby tą choinkę, którą mają u siebie, a jest choinką już bardzo dużą, blisko często zabudowań, więc zagraża też w jakiś sposób życiu, chcieliby przekazać tą choinkę na rynek. Także bardzo serdecznie dziękuję i osobie, która przekazała, ale i również pracownikom, którzy z Zakładu Gospodarki Komunalnej, którzy się napracowali, żeby właśnie Ślesin i nie tylko, bo mamy w innych miejscach też choinki postawione, żeby wyglądało na święta tak pięknie. Co roku właśnie w okolicy Świętego Mikołaja również spędzamy tutaj i rozpoczynamy ten okres, wspaniały okres świąteczny. Od 2010, kiedy zostałem burmistrzem, więc w tym roku można powiedzieć po raz 11 byłaby ta impreza. Niestety ze względu na pandemię nie robimy tego w normalny sposób. Oczywiście liczę na to, że za rok już będziemy mogli właśnie tutaj na rynku bawić się z naszymi dziećmi z terenu naszej gminy. W tym roku no rzeczywiście niestety inaczej. Ale myślę, że ten czas minie. Myślę, że będziemy mogli z powrotem wrócić do naszych fajnych spotkań. Cieszy to, że pomimo właśnie zimna jest tutaj bardzo dużo dzieci, bardzo dużo rodziców, więc tradycja trwa, tradycja musi być powtarzana. Wszystkim Państwu przede wszystkim dużo zdrowia. Dużo zdrowia, żeby koronawirus omijał Was. A jeżeli już tak się zdarzy, bo znam bardzo wiele przypadków, żebyście Państwo przeszli jak najłagodniej, żebyśmy mogli wspólnie cieszyć się tymi świętami nadchodzącymi. Wszystkiego dobrego dla Was, dla Waszych rodzin, dla Waszych przyjaciół, znajomych, dla wszystkich, którzy przyjeżdżają też do Ślesina. Tu jest też bardzo dużo działek i widzę, że coraz częściej święta spędzane są właśnie przez osoby, które nie mieszkają na co dzień w Ślesinie, w naszej gminie, jednak przyjeżdżają tutaj, żeby spędzić święta na swoich działkach. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.